18-letnia dziewczyna mówi mamie, że nie miała miesiączki od 2 miesięcy. Zmartwiona mama poszła do apteki po test ciążowy. Wynik testu pokazał, że dziewczyna jest w ciąży. Wściekła mama mówi: co za świnia to zrobiła? Dziewczyna bierze telefon i dzwoni. Pół godziny później Ferrari zatrzymuje się pod ich domem. Wysiada z niego dojrzały mężczyzna o siwych włosach, ubrany w bardzo drogi garnitur i zmierza w kierunku drzwi wejściowych. Siada w salonie z całą rodziną i mówi: wasza córka poinformowała mnie o całej sytuacji. Niestety nie mogę jej poślubić z powodu mojej rodzinnej sytuacji, ale jestem w stanie pójść na kompromis. Jeśli urodzi się dziewczynka, przepiszę jej 2 sklepy, kamienicę, willę przy plaży i konto bankowe z 1 000 000 dolarów. A jeśli urodzi się chłopiec, dam mu 2 fabryki i konto bankowe z 2 000 000 dolarów. Ale jeśli poroni, co powinienem zrobić? W tym momencie ojciec kładzie rękę na ramieniu mężczyzny i mówi: spróbujesz jeszcze raz.